Jeszcze trzy dni daje suwalski ratusz mieszkańcom gminy Suwałki na wypełnienie anonimowych ankiet diagnozujących potrzeby stworzenia systemu pomocy dorosłym niepełnosprawnym. Pomoc miałaby polegać na zapewnieniu im okresowego wsparcia w formie dziennego lub całodobowego pobytu w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, po którym dotknięte niepełnosprawnością osoby miałyby szansę na powrót do niezależnego, samodzielnego im. Godnego funkcjonowania. Drugi z celów stawianych przed tego rodzaju miejscem to poprawa jakości życia uczestników programu w ich lokalnym środowisku i przywrócenie ich lokalnej społeczności. Jak dowiadujemy się z informacji podanej przez Suwalski magistrat, uczestnicy tego programu mogliby mieć również zapewnioną podczas realizacji pomoc adekwatną do ich potrzeb, wynikających z wieku oraz stanu zdrowia. Od kilku lat w Suwalskim Samorządzie wspomina się o budowie miejsca, w którym w dobrych warunkach mogłyby okresowo zamieszkać lub skorzystać z dziennego systemu opieki osoby wymagające wsparcia, np. po udarach. Według Suwalskiego projektu w planowanym centrum miałoby powstać 10 miejsc całodobowych i kolejne 10 z zapewnioną opieką dzienną. Miasto to już raz aplikowało o wsparcie tej inicjatywy przez Fundusz Solidarnościowy, ale bez powodzenia. Teraz chce aplikować powtórnie. Ankiety mają pomóc w zdiagnozowaniu aktualnych potrzeb i profesjonalnym przygotowaniu projektu.